Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Rolnictwo ekologiczne. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Zachowanie higieny ma podstawowe znaczenie w zapobieganiu chorobom u zwierząt. Wymogowi higieny podporządkowane są wszystkie aspekty produkcyjne w gospodarstwie ekologicznym, a więc przestrzeganie wszystkich norm dotyczących parametrów mikroklimatu, wymogów sanitarnych pomieszczeń, przestrzeganie norm żywieniowych i obsady, odpowiedni sposób zadawania pasz oraz prowadzenia nadzoru nad zwierzętami, aby zapewnić im jak najwyższy poziom dobrostanu. Istotną rolę w zachowaniu higieny gospodarstwa odgrywa mycie i dezynfekcja pomieszczeń, w których zwierzęta przebywają. Na potrzeby zabiegów higienicznych gospodarstwa ekologicznego dozwolone są woda i para wodna, najlepiej pod ciśnieniem, mleko wapienne, mydło sodowe i potasowe, wapno i wapno palone, podchloryny sodu, soda kaustyczna, potas, nadtlenek wodoru, naturalne esencje roślinne, takie jak wyciąg nikotyny i czosnku, alkohol, formalina, węglan sodu, kwasy cytrynowy, nadoctowy, mrówkowy, mlekowy, szczawiowy i octowy. Bardzo skutecznym środkiem dezynfekującym jest wysoka temperatura, dlatego do dezynfekcji niektórych urządzeń metalowych, części klatek i tym podobnych można używać płomieni. W gospodarstwie ekologicznym dopuszcza się stosowanie środków przeznaczonych do mycia i dezynfekcji dojarek. Nie należy dopuszczać do wytworzenia korzystnych warunków do bytowania gryzoni. Należy zabezpieczać dostęp do miejsc składowania paszy, usuwać resztki paszy i stosować pułapki. Zaleca się wykaszanie roślinności wokół budynków i magazynów paszy. Można stosować środki na bazie antykoagulantów, takie jak brodifakum, difenakum, difetialon, promadiolon. Najlepszą metodą w gospodarstwie ekologicznym jest walka z gryzoniami przy pomocy ich naturalnych wrogów, takich jak koty, psy, łasice, jeże i tym podobne. Do zwalczania much można stosować mechaniczne lepy lub lampy ultrafioletowe. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.